Dzień dobry. Kolejny tydzień za nami. Rozpoczynamy kolejne zagadnienie do omówienia, które jest jeszcze nieznane, ale za momencik już będzie klarowne i znane. Ale zanim przejdziemy do meritum, powtórzenie. Powtórzmy to, co było tydzień temu na ostatniej lekcji. Zapraszam. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie, co to jest moc, przedstawiliśmy sobie pełną definicję wraz z przykładami, powiedzieliśmy sobie, w jakich podstawowych jednostkach wyraża się moc, powiedzieliśmy się, czemu równa się podstawowa jednostka mocy, czyli watt. Obliczyliśmy dwa zadania, jedno łatwiejsze, drugie trudniejsze. Z kolejnych lekcji, co to jest praca, co to jest moc, powiedzieliśmy sobie o energiach, a dzisiaj określimy sobie rodzaje energii. Tematem dzisiejszej lekcji jest energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości. Celami lekcji są zdefiniowanie pojęcia energii mechanicznej, wymienimy sobie rodzaje energii mechanicznej, a konkretnie energii potencjalnej grawitacji, jak i energii potencjalnej sprężystości oraz określimy podstawową jednostkę energii. Zanim przejdziemy do określenia rodzajów energii, powiemy sobie, co do takiego jest energia mechaniczna, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd wiemy, że dane ciało posiada energię. Czyli musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to w takim ogólnym znaczeniu jest energia. Powiedzieliśmy sobie na ostatnich lekcjach, że podstawą wszelakiego działania jest posiadanie energii. Czyli jeżeli dane ciało ma energię, to może się przemieszczać. Cokolwiek chcemy zrobić w życiu, musimy mieć energię. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że łucznik naciąga cięciwe łuku. Do cięciwy łuku przyłożona jest strzała. Podczas naciągania tej cięciwy wykonuje pracę. W późniejszym etapie puszcza tą cięciwę i ta cięciwa wypycha ruchem jednostajnie przyspieszonym tę strzałę. Dalej już strzała nabiera prędkości. Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym i dzięki swojej bezwładności porusza się, aż się zatrzyma. I teraz jeżeli ja Wam zadam pytanie, dlaczego ta strzała się przemieszczała, poruszała, to intuicyjnie odpowiecie, ponieważ posiadała energię. Ale skąd ta energia? Ta energia właśnie pochodziła z naciągniętej cięciwy, czyli energię posiadała cięciwa, która przekazała energię strzale, która poruszała się dalej. Drugim przykładem jest kafar, rodzaj ciężkiego młota, który zostaje podniesiony na pewną wysokość i poprzez spadanie, wykorzystując swój ciężar oraz siłę grawitacji, wbija palę w podłoże, w ziemię. W jednym, jak i drugim przypadku, w przypadku cięciwy, jak i kafara, została wykonana praca. A więc te dwa przykłady wskazują nam na definicję energii. Popatrzcie. Energia określa zdolność ciała lub układu ciał do wykonania pracy. Co to oznacza? Krótko mówiąc, na chłopski rozum oznacza to to, że jeżeli dane ciało jest w stanie wykonać pracę, to dlatego, że posiada energię. Praca może być wykonana na dwa sposoby. Popatrzcie. Gdy praca jest wykonana nad ciałem przez siły zewnętrzne, na przykład gdy napinamy łuk albo silnik podnosi kafar, zyskuje ono energię kosztem energii innego ciała. Natomiast gdy praca jest wykonana przez ciało, traci ona energię, która jest przekazywana do innego ciała lub do otoczenia. To znowu jest definicja, a na chłopski rozum z życia codziennego, jeżeli ja podnoszę ten długopis do góry, to ja wykonuję pracę nad tym długopisem. Jeżeli wykonuję pracę nad tym długopisem, to energia tego długopisu wzrasta. Natomiast jeżeli ten długopis wykona pracę, czyli spadnie, uderzy o ziemię, o biurko, to ten długopis wykona pracę, a więc energia tego układu zmaleje. Teraz powiemy sobie, jakie są rodzaje energii mechanicznej, czyli co kryje się pod pojęciem energii mechanicznej. Energię mechaniczną możemy podzielić na trzy rodzaje na tym etapie nauki, na którym my jesteśmy teraz. Energia potencjalna sprężystości, posiada ją odkształcona sprężyna lub naciągnięta cięciwa łuku, przykład, o którym mówiliśmy. Drugi przykład energii to energia potencjalna grawitacji. Posiada ją kafar
wzniesione na pewną wysokość lub człowiek, który wspiął się na drzewo. I trzeci rodzaj energii to jest energia, o której dzisiaj nie powiemy, ale na następnej lekcji rozwiniemy zagadnienie tej energii bardzo mocno, a jest to energia kinetyczna. I energię kinetyczną posiadają ciała poruszające się z pewną prędkością. Była definicja, a teraz przykłady z życia codziennego, z otaczającego nas życia, gdzie jesteście w stanie w swoim pokoju nawet podać przykłady występowania tych trzech energii. Jeżeli weźmiemy sobie linijkę i ją odkształcimy, gdy przestanie działać siła, ona wróci do swojego pierwotnego kształtu. To mówimy, że w tym przypadku linijka posiada energię potencjalną sprężystości. Sprężystości, ja wykonuję pracę, a więc energia linijki wzrasta. Natomiast gdy linijka się odkształci, to linijka wykona pracę, więc energia tej linijki maleje. Kolejnym przykładem energii grawitacji, gdy wchodzimy na pierwsze, drugie, trzecie, piąte piętro w budynku. Jeżeli jesteśmy na pierwszym piętrze, posiadamy względem gruntu jakąś energię potencjalną grawitacji. Jeżeli wejdziemy na piąte piętro, to nasza energia potencjalna grawitacji wzrośnie. No i ciało, które się porusza, jadący samochód, rower, gdy biegacie, wtedy posiadamy energię kinetyczną. To jest energia kinetyczna związana z ruchem ciała, ale o tej energii niebawem znacznie więcej. A więc teraz bardzo szczegółowo zajmiemy się energią potencjalną grawitacji, zdefiniujmy ją sobie. Energię potencjalną grawitacji ma ciało podniesione na pewną wysokość H względem dowolnego wybranego poziomu zwanego poziomem zerowym, na przykład poziomu podłogi lub powierzchni Ziemi. Przyrost energii ciała jest równy wykonanej nad tym ciałem pracy, co można zapisać. Delta E, czyli przyrost energii, równy jest W, czyli wykonanej pracy. Czyli energia równa się praca. Jeżeli energia równa się pracy, to ta energia, tak jak i praca, wyraża się w tych samych jednostkach, a jest nią joule. W określaniu wartości energii potencjalnej grawitacji bardzo ważne jest określenie poziomu zerowego, czyli ustalenie względem jakiego układu odniesienia dokonujemy pomiar wartości energii potencjalnej grawitacji. Aby rozjaśnić to zagadnienie, popatrzcie na film. W zależności od obranego układu odniesienia, energia potencjalna może mieć zupełnie inną wartość. Aby łatwiej to zrozumieć, zadam Wam proste pytanie. Mamy 10-piętrowy blok. Jak myślicie, ile pięter muszę pokonać, aby wejść na dach budynku? Pewnie każdy z Was powie, że trzeba przejść 10 pięter. A ja Wam powiem, że trzeba przejść tylko 6. I Wy... I ja mam rację, ponieważ waszym układem odniesienia była ziemia, na której stoicie, a moim układem odniesienia było czwarte piętro budynku, na którym stałem. Z energią potencjalną jest podobnie. Załóżmy sobie samolot, który leci na stałej wysokości. Względem poziomu morza jego energia jest dość wysoka, ponieważ wysokość jest znaczna. Gdy samolot zbliża się do gór, to energia potencjalna względem poziomu wody jest nadal taka sama, ale względem ukształtowania terenu gwałtownie maleje, ponieważ maleje odległość między gruntem a samolotem. Weźmy sobie jeszcze inny przykład. Tutaj w starym Tomb Raiderze można wchodzić na coraz wyższe platformy. Lara Croft względem każdej z platform, na której stoi, posiada energię potencjalną równą 0. Natomiast względem podłoża jej energia rośnie wraz z wysokością, na której się znajduje. Ilość zgromadzonej energii jest uzależniona również od masy podnoszonego obiektu. Jeśli będziemy mieli dwa ciała na tej samej wysokości, a ich masy będą różne, to energia potencjalna ciała o większej masie będzie większa niż energia potencjalna ciała o masie mniejszej. Tutaj, podobnie jak w przypadku energii kinetycznej omawianej w moim poprzednim filmie, zmiana energii potencjalnej jest równa wykonanej pracy. To bardzo ważna informacja. Mówi ona o tym, że gdy ciało zwiększa swoją wysokość, to ktoś lub coś musi nad tym ciałem pracę wykonać. Przykładem może być dźwig podnoszący ciężki przedmiot do góry. Silnik dźwigu wykonuje pracę, a energia potencjalna uwieszonego przedmiotu rośnie. Oczywiście, zasada ta będzie też działać w drugą stronę.
To znaczy, że gdy coś będzie obniżało swoją wysokość, czyli będzie zmniejszało swoją energię potencjalną, to będzie wykonywało w tym czasie pewną pracę. Na przykład zwiększy swoją prędkość lub podczas upadku coś zniszczy. Takim często pojawiającym się przykładem w szkole jest tama na zbiorniku wodnym. Tama działa w ten sposób, że spływająca woda z góry obniża swoją energię potencjalną i przy tym wykonuje pewną pracę, obracając turbinami wodnymi. Turbiny wodne obracając się generują energię elektryczną na zasadzie dynama w rowerze. Teraz odpowiemy sobie na pytanie, posługując się doświadczeniem, które jest opisane w waszym podręczniku. Od czego zależy energia potencjalna grawitacji? Zerknijcie. Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne są 3 miseczki, pół kilograma ryżu, 3 piłeczki ping-pongowe, strzykawkę z igłą, taśmę klejącą i naczynia z wodą. W drugim kroku strzykawką z igłą napełniamy 2 piłeczki wodą i zaklejamy dziurki, na przykład taśmą klejącą. Nasypujemy tyle samo ryżu w każdej miseczce. Upuszczamy pustą piłeczkę na środek pierwszej miseczki. Ta piłeczka się zatrzymuje. W kolejnym kroku napełnioną wodą piłeczkę upuszczamy z takiej samej wysokości na środek drugiej miseczki. Trzeci krok polega na tym, że drugą napełnioną wodą piłeczkę upuszczamy w trzecią miseczkę z ryżem z wysokości większej niż 2 poprzednie. Teraz porównujemy, jak głęboko piłeczki wbiły się w ryż. I co zaobserwowaliśmy? Pierwsza piłeczka znajduje się w zasadzie na powierzchni ryżu. Druga piłeczka znajduje się w połowie czy w 1/3 zakopana w ryżu. Natomiast trzecia piłeczka zdecydowanie wbiła się najgłębiej i znajduje się w 2/3 swojej objętości pod ryżem. Jeżeli zadamy sobie pytanie, w którym przypadku piłeczka posiadała największą energię potencjalną, czyli wykonała największą pracę, czy była to piłeczka czerwona, czy żółta, czy niebieska? No widzimy, że zdecydowanie niebieska, ponieważ niebieska jest najgłębiej zakopana, czyli wykonała największą pracę. Przypominam, miała ona zwiększoną masę oraz z większej wysokości spadła na dół. Czyli przeanalizujmy przemianę energii na diagramie, który widoczny jest na tym slajdzie. W pierwszym punkcie została wykonana praca przez nas nad piłeczką, czyli energia potencjalna piłeczki wzrosła. Praca przy podniesieniu piłeczki ze stołu na wysokość H. W drugim etapie piłeczka uzyskała energię potencjalną grawitacji. W trzecim etapie piłeczka zaczęła się poruszać, a więc uzyskała energię kinetyczną, związaną z ruchem ciała. I w czwartym etapie została wykonana praca przez piłeczkę, czyli piłeczka uderzyła w ryż i się zakopała. Dochodzimy do kolejnego wniosku. Energia potencjalna grawitacji, nazywana również energią potencjalną ciężkości, równoważna wykonanej pracy, zależy od masy ciała i wysokości, na jaką to ciało zostanie wzniesione. Podsumowując, im ciało ma większą masę, tym może posiadać większą energię potencjalną grawitacji. Im znajduje się na większej wysokości nad poziomem zero, tym ma większą energię potencjalną grawitacji. Czyli jeżeli wy wejdziecie na pierwsze piętro, a wasz kolega wejdzie na piętro trzecie, to wasz kolega względem was będzie miał większą energię potencjalną względem poziomu zero. Natomiast jeżeli jego masa będzie jeszcze większa niż wasza, to jego wartość energii potencjalnej również wzrośnie. Ponieważ przypominam, energia potencjalna zależy od masy oraz wysokości. I finalnie dochodzimy do kolejnego wzoru. Wzoru, który opisuje energię potencjalną grawitacji. Przyrost energii potencjalnej równy jest iloczynowi masy ciała, przyspieszenia ziemskiego, grawitacyjnego, przypominam, jest to wielkość stała na Ziemi, oraz wysokości. Na podstawie tego wzoru widzimy, że energia potencjalna zależy od masy i wysokości, od przyspieszenia ziemskiego nie, gdyż ta wartość jest stała. Nie ma znaczenia, gdzie się znajdujemy na Ziemi, przyjmujemy, że ona wynosi w przybliżeniu 10 metrów na sekundę kwadrat. I podsumowując, jednostką podstawową energii potencjalnej grawitacji, tak jak i każdej innej energii, niedługo się dowiecie, że energii kinetycznej również
jest joule. Podstawową jednostką energii jest joule, ponieważ przyrost energii potencjalnej grawitacji równy jest wykonanej pracy, a z poprzednich dwóch lekcji wiecie, że praca wyraża się w joulach, więc jeżeli ta równość tutaj istnieje, zachodzi, więc energia też musi się wyrażać w joulach. No i czas na szybkie podsumowanie. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie o rodzajach energii, powiedzieliśmy sobie, co nazywamy energią mechaniczną, powiedzieliśmy sobie, gdzie występuje energia potencjalna grawitacji oraz sprężystości, powiedzieliśmy sobie, od czego zależy energia potencjalna grawitacji, powiedzieliśmy sobie, w jakich jednostkach wyrażają się energie i powiedzieliśmy sobie, jaki wzór opisuje energię potencjalną grawitacji. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę i zachęcam o przeanalizowanie tej lekcji, tych zagadnień, które Wam przedstawiłem. Do zobaczenia za tydzień. Przypominam, że już widać gdzieś tam za zakrętem wakacje, także jeszcze troszkę wysiłku, a później zasłużony odpoczynek. Do widzenia. Alfabet, ciepły uśmiech jak słownik. Jesteśmy.